Są różne sposoby ulepszenia swojego wyglądu. Jednym wystarcza makijaż, innym wyprasowana koszula i krawat. Są jednak tacy, którzy potrzebują czegoś więcej. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Dlaczego chcesz sobie zrobić kolczyk w języku? Po to mi się taka zdoba ciała i no, sądzę, że akurat kolczyk w języku. Może to jest też kwestia mody, ale sądzę, że raczej po prostu kolczyk w języku. Nigdy bym sobie w nosie nie zrobiła. A wiesz, że teraz przez tydzień nie będziesz mogła jeść? To dobrze, schudnę. Dlaczego chcesz sobie zrobić tatuaż? Chyba dlatego, że już jeden mam i po prostu doszłam do wniosku, że jak będę miała kasę, to wytatuuję wszystko, co będę mogła. Poza twarzą i rękoma. A co teraz sobie robisz? Znaczy teraz chciałam na plecach coś takiego dużego. Interesuje mnie w zasadzie zwierzątko. Albo taki duży skorpion, albo smoka. Tatuaż stał się rzeczą bardzo modną ostatnio, szczególnie robienie tatuażu jest bardzo modne, więc takich szkół w Polsce jest kilka, ale należy liczyć się z tym, że to są szkoły dla ludzi, którzy chcą wydać pieniądze, niekoniecznie umieć tatuować. Nie ukrywam, że najważniejszą rzeczą jest praktyka. Im więcej robisz, im bardziej kombinujesz, im więcej smaczków starasz się wyprodukować i wydobyć z tego, co robisz, tym lepiej ci to wychodzi. Jak przyciśniesz ołówkiem na kartce, to nic się nie stanie złego. Natomiast tutaj, jak zrobisz za głęboko, to możesz być Leonardem da Vinci, jeżeli chodzi o zmysł plastyczny, czy Picassem, powiedzmy, a tatuaż może być bardzo marny. Umówmy się, że tatuaż nie jest rzeczą tanią, więc nie każdego stać na to, żeby sobie zrobić tatuaż, akurat u mnie. Bo jest wiele salonów, w których można zrobić sobie tatuaż za wino albo za pięć dych. Największe tatuaże robiłem po kilkadziesiąt godzin. Poziom higieny w takim salonie dba sanepid, który dosyć często i skrupulatnie nas odwiedza. No nie jest to bezpieczne. Ze względu na to, że jest mnóstwo chorób, już pomijając HIV, którymi się można zarazić tą drogą. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli są przestrzegane wszystkie zasady antyseptyki, to o żadnym zarażeniu nie może być mowy.